Krzyż jest w tej chwili, czeka na czerwonym świetle i za chwilę będzie wniesiony przed lokal krytyki politycznej. Jest już Włodzimierz Kaczanów, jest już nagłośnienie, te słynne nagłośnienie Włodzimierza Kaczanów jest przed nowym, wspaniałym światem. Proszę bardzo, reklama wódki wyborowej. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. To jest właśnie ten lokal, gdzie kontrmanifestanci, którzy opluli polskie mundury, oni tutaj się schowali i właśnie to nie Bartłomieju, jest lokal, tylko to jest jaskinia zbójców. To jest jaskinia zbójców. Krzyż staje przed siedzibą krytyki politycznej. Krzyż jest trzymany przez Damiana Nieskórskiego. Są panowie. Panowie, bierzecie udział, w tej chwili widzimy kolegę z NOP-u i jeszcze jednego pana. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Szymon. Ja nie jestem z NOP-u, jestem poganinem i jestem za niepodległością, a ten krzyż to trochę dalej. No. Popieram was w kwestiach niepodległościowych, ale żeby Polska była i żeby ją ktoś mógł ochcić, to najpierw musieli ją zrobić poganie. Tak to prawda, to prawda. I poganie przyjęli chrześcijaństwo, nasi przodkowie. Jesteśmy im za to wdzięczni. Jestem potomkiem tych pogan i jestem chrześcijaninem. I dlatego bardzo się cieszę, że krzyż dzisiaj... Niektórym narzucono chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo siłą. Natomiast ja cieszę się, że chrześcijaństwo dzisiaj w Polsce jest. Krzyż o tak stoi. Tutaj to jest właśnie krzyż z krakowskiego przedmieścia, sprzed Pałacu Prezydenckiego. I dzisiaj jest przed siedzibą. To co, Włodzimierzu, możesz zaczynać. Proszę bardzo. Włodzimierz musi się oddalić, żeby nie było pogłosu. I zaczyna. A tutaj przed siedzibą Centrum Kultury, Nowy Wspaniały Świat. Krytyki politycznej. Krytyki politycznej. Jak zawsze zaczynam. Witam. Panów ochroniarzy, przewodniów, policję, straż miejską, agentów widzialnych, niewidzialnych. Zaczynamy. Chciałem się zwrócić do szefa krytyki politycznej, pana Sierakowskiego, który czasami odwiedzał nas na krakowskim przedmieściu. Jest to rewizyta. Rewizyta po marszu niepodległości, marszu, który próbowali nam tutaj w Warszawie zerwać. Myślimy, że to jest nie pierwsza wizyta nasza tutaj, będą następne i będziemy się patrzeć tutaj na ludzi, którzy miejąc się Polakami, zrywają lub próbują zrywać nasz Marsz Niepodległości 11 listopada. Jeszcze raz obiecuję, że będziemy... Bartłomiej rozwija ten baner, ten słynny baner. Okazujemy go, przytrzymaj go tutaj, mocno. Dobrze. I tutaj jest baner Marszu Niepodległości. Bartłomiej Kurzeja, artysta, rzeźbiarz, ten baner tutaj eksponuje. Bartłomieju, powiedz, krytyka polityczna, ten lokal powinna przekazać tobie. Powinna przekazać Polakom na działania porządne polskie. I to jest najważniejsze. Nie, że mnie, czy... Ten lokal w centrum miasta powinien służyć Polsce i Polakom, a nie obcym. Także ten baner Marszu Niepodległości zabezpieczony przez Adama Czajetkowicza dzisiaj tutaj Państwu okazujemy. Szanowni Państwo, to jest nowa jakość w sztuce polskiej.
okazuje się, że sztuka zaangażowana, sztuka, którą prezentuje Bartłomiej Kurzeja, ta sztuka może mieć miejsce tutaj, w tym lokalu. Lokalu po preferencyjnych cenach przekazanych grupie pana Sierakowskiego. I jako straszne memento widzimy tę reklamę wódki tutaj, właśnie w tym miejscu. Satelitów.